Witam serdecznie dzieciaki studia baletowego. Dzień dobry, witam w kolejny przemiły dzień. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was kilka ćwiczeń baletowych, kilka ćwiczeń gimnastycznych, kilka ćwiczeń z zakresu rozciągania. Pamiętajcie, że staramy się, ćwiczymy razem z panią i że nie poddajemy się, tak? Nie poddajemy się, słuchajcie, walczymy cały czas, walczymy swoją formą, walczymy swoimi umiejętnościami. Usiądźcie teraz ładnie w swoich pokoikach na podłodze i zaczniemy trening. Siadamy, słuchajcie, w lekkim rozkroku. Tak, ja się jeszcze przesunę. W lekkim rozkroku i robimy tylko plecy, mamy bardzo proste i robimy tylko płet, flex. Płęt, flex, płęt, mocno sprężamy nóżki, flex i płęt i flex i płęt, flex i płęt, flex i płęt, flex i płęt i flex. Teraz trzymamy mocno flex. Kładziemy się leciutko do przodu i robimy domach. Raz, odkręcamy całe tutaj, słuchajcie, nóżki na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Machamy tylko czubkami, możecie się podeprzeć. Dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok, teraz trzymamy ładnie płęt i skłonek. Jeden i prosto. I drugi prosto. Zależy mi na tym, żebyście miały wrażenie, że rysujecie rączką po suficie. Po suficie raz i raz. I rączką po suficie. To jest moment, w którym ciągniecie się w górę, dzieciaki, czyli wyciągacie swoje kręgosłupy. Teraz trzymamy, liczymy do 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10. I druga strona. Raz, dwa, trzy, mocno, 4, 5 w dal, ciągniemy rączką. 6, 7, 8, 9, 10. Super, przez górę. Teraz tylko robimy jeden wdech przez trzecią pozycję i wydech. Jeden wdech przez trzecią pozycję, wydech. Jeden wdech. Przez trzecią i wydech. I jeszcze raz wdech i kładziemy się do przodu. Tutaj na moment przytrzymujemy, naciągamy nasze ścięgna. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Tak. Teraz usiądźcie w żabki. Podociągajcie swoje żabki. Na tyle mocno, słuchajcie, znowu plecy prostujemy, chwytamy za paluszki i ciągniemy mocno z kolanka do podłogi, tak? Mocno. Tak, pochuśtać troszkę tymi nóżkami, pochuśtać. Na moment zatrzymujemy w dole. Znowu liczymy sobie po cichutku w myślach do 10. Super. Słuchajcie. Rozgrzewka na początek wystarczy. Teraz staniemy do swoich krzesełek i poćwiczymy troszkę z dwa ćwiczenia przy drążku, dwa ćwiczenia na środku. Zapraszam. Kochani, stańcie do swoich krzesełek bokiem. Zaczniemy od demi-plie. Demi-plie jest pierwszym ćwiczeniem, przypominam raz jeszcze, ale jest najbezpieczniejsze. Jest ćwiczeniem spokojnym, które wprowadza nas w dalsze ćwiczenia, które nabierają tempa i nabierają energii. Uwaga, pierwsza pozycja. Dzisiaj postanowiłam zrobić to ćwiczonko bez muzyki i na liczenie. Przygotowawcza pozycja, wyciągamy się w górę i uwaga, preparacja raz i dwa i trzy. I cztery. Teraz uwaga, rączka do trzeciej, demi-plie jedno i wracamy. Rączka do drugiej i wracamy. I grand plie raz. Kolanka do boku i trzy i cztery. Port de bras w przód raz
I dwa. Słuchajcie, tutaj robimy tylko połówkę vertebra. Otwieramy nóżkę do drugiej pozycji i w drugiej. I znowu demi-plie. Jedno. I demi-plie. Drugie. Teraz mocno grand plie, pośladki kolana do boku, brzuchy spiąć, mocno wciągnięte mieć, tak? I tylko połówka do boku, raz i góra, préparation i do czwartej pozycji. I demi-plie i otwórz. I demi-plie, otwórz. Grand plie w czwartej pozycji. Tak. I teraz słuchajcie, druga część trzeciego vertebra, czyli leciutkie przegięcie do tyłu. Wracamy. Bat Mountain D. Piąta. Demi plie i góra. I demi plie i góra. I grand plie. Tak. Nie siadamy mocno na dole. To wszystko działa na zasadzie mięśni sprężonych. I rączka od drążka, tutaj rączka do pierwszej pozycji, rączka do trzeciej. Wracamy, uwaga, sutemi, rączka do trzeciej pozycji i próbujemy puszczać drążek. Możemy dać rączkę do drugiej, możecie jednocześnie dać rączkę do trzeciej pozycji, albo i zakończamy ćwiczenie. Dziękuję za demi plie. Teraz stańmy do krótkiego Bat Mountain D. Bat Mountain D, jak wiecie, jest kolejnym ćwiczeniem, które wykonujemy przy drążku. Dzisiaj zrobimy po kolei ćwiczenia, ale dwa ćwiczenia przy drążku. Kolejne dwa zrobimy na środku, ale w takiej kolejności, jak odbywają się na lekcjach tańca klasycznego. Teraz stajemy piąta pozycja, kolana mocno dociągnięte. Rączka w pozycji przygotowawczej. Pamiętajcie, że dłoń na drążku jest leciutko opuszczona. Nadgarstek powinien być opadnięty w dół i nasz kciuk nie chwyta tak drążka, tylko również jest z góry położony na drążek. Stańcie piąta pozycja i uwaga, preparacja, raz i dwa. I jedno Bat Mountain D, zamknij i drugie i zamknij i jedno i zamknij, demi plie i nóżka z tyłu i jedno Bat Mountain do tyłu, mocno piętka w dół, drugie i raz i zamknij, demi plie i wstajemy, jedno do przodu, zamknij piąta, jedno do boku, zamknij piąta, jedno do tyłu, zamknij piąta i plie i wstajemy. I od tyłu to samo. I raz, zamknij. I dwa, i zamknij. I trzy, i zamknij. Plie kolanka do boku. I raz, i zamknij. Dwa, i zamknij. I trzy, i zamknij kolanka w bok. I po jednym. I tył, zamknij. I bok. Zamknij i przód i zamknij, demi plie, allonge. Zakończamy ładnie pozycję. Dziękuję za to ćwiczonko. Zapraszam Was do odłożenia krzyżsełek na bok i ustawienia się na środku swojego pokoiku, znalezienie odrobinę miejsca. Przejdziemy do ćwiczeń na środku. Kochane dzieciaki, kolejnym ćwiczeniem, które się wykonuje na sali baletowej, oczywiście przy drążku, ja to muszę troszeczkę pogodzić, drążek ze środkiem, jest ćwiczenie, które nazywa się jeté. W skrócie mówimy jeté, tak nazywa, pełna nazwa tego ćwiczenia to Bat Mountain D jeté. Słuchajcie, teraz stajemy w pozycji croisé, czyli w punkcie numer jakim? Tak, tak, w punkcie numer 8. Stajemy w punkcie numer 8, robimy przygotowanie i raz, i dwa, i trzy, mała poza otwarta. I uwaga, że te i zamknij, że te i zamknij, że te, pikę, pikę, zamknij. Rączki teraz zmieniają się w arabesk,
trzeci arabesk i pracuje nóżka z tyłu. Przetę i zamknę. Ciągniemy się w górę. Jak czujecie, że teren jest niebezpieczny, zaczynam się walić, zaczynam się chwiać, to słuchajcie, ciągniemy się jeszcze wyżej do góry. Teraz zwrot, down fast. I na zmianę. Żetę, zamknij. Druga nóżka. Żetę, zamknij. Żetę, zamknij. Żetę, zamknij. I wracamy z powrotem. I raz do przodu. I raz do przodu. I raz do przodu. I raz do przodu. Zamykamy. Croisé, leciutki skręt. I kończymy ćwiczenie. To są takie proste kombinacje, to są kombinacje dla dzieci w waszym wieku. Tancerze mają bardziej zawiłe te ćwiczenia, wkomponowane są piruety, wkomponowane są obroty suteni na drugą nogę, ale myślę, że nam wystarczy. Teraz bym chciała, żebyście jeszcze raz spróbowali, że te, stojąc w pierwszej pozycji i zrobimy je w szybszym tempie, przygotujcie sobie rączki, wyciągnijcie się, głowa na razie jest en face. Stoimy w pierwszej pozycji en face. Przygotowanie, raz i dwa i trzy, ręce do boku. I żetę prawą nóżką. I raz i dwa. I raz i dwa. Za każdym razem stópkę obciągamy, za każdym razem noga sprężona. Druga nóżka. Raz i dwa. I raz i dwa. I raz i dwa, i raz, i dwa. Kochani, nie wiem, czy wiecie, po co na sali baletowej są lustra. Nie wiem, czy zauważyliście, ja teraz stoję przodem do lustra, stałam w pozycji, kontrolowałam swoje błędy. Lustro służy na sali baletowej do tego, żeby tancerz mógł się poobserwować, mógł zobaczyć, jeżeli moja ręka przez moment z braku jakiejś siły opadła, to ja powinnam zaraz dostrzec, że muszę łokcie podnieść do góry, tak? Pamiętajcie, nie stoimy tak. Taka pozycja wam niczym nie pomoże. Ręce muszą być podebrane, szyja, plecy, brzuch. I właśnie do tego służą lustra na sali baletowej, po to, żeby się każdy tancerz mógł przejrzeć i skontrolować. Ale powiem wam jeszcze jedną rzecz. Jeżeli tancerz jest idealny, w sumie nie ma takich tancerzy, każdy z tancerzy ma jakiś błąd, jesteśmy tylko ludźmi, możemy popełniać błędy, ale nawet jeżeli jakiś tancerz jest idealny i wydawałoby się, że nie ma żadnej uwagi, żadnego błędu, to lustro służy mu do tego, żeby podziwiać swoje piękno, żeby zobaczyć, jak pięknie tańczy, żeby mógł czuć satysfakcję i mógł sam siebie podziwiać. Dzieciaki, pamiętajcie, że jeżeli macie lustro na sali, ono nie jest tylko ozdobą sali, ono do czegoś służy. Teraz, kochani, kolejne ćwiczenie. Ćwiczenie, które nazywa się Ronde Jean Parterre. Spróbujemy je zrobić znowu bez drążka. I to jest kolejne ćwiczenie wykonywane na sali baletowej. Stańcie w pierwszej pozycji, zrobimy przygotowanie. I raz. Przygotowanie 2, prostujemy kolanka 3 i główka 4. I raz, i 2, i 3, i 4, i raz, szybsze 2, i 3, i passe parterre. I do tyłu ćwiczenie, raz, i przód. Biodra staramy się trzymać równiutko, ciągniemy się w górę. I raz, i 2, i 3, i za czym 4. Teraz zrobimy port de bras. Tak. I przegięcie do tyłu. Oczywiście jest to trzecie port de bras. I wystarczy. Zakończymy ćwiczonko. To samo możemy zrobić na lewą nóżkę. Ja teraz pracowałam prawą nóżką, a teraz popracujemy lewą. Stoimy w pierwszej pozycji, przygotowanie plie, raz, i dwa, i trzy, korpusy w górę, 4, i raz, i główka, i dwa, i główka, i raz, i dwa, i trzy, i passe parterre, główka do boku. I to samo ćwiczenie od tyłu, raz, i główka,
i dwa, i główka, i raz, i dwa, i trzy, i cztery. Trzecie podebra. Tutaj nie zapominajmy, że musimy spojrzeć główką na jedną rączkę. Przegięcie. Wstajemy, rączki odprowadzamy, ale może zamknąć. Ja spojrzałam teraz w alonże, słuchajcie, na prawą rączkę. Był to mój błąd, ponieważ pracowałam lewą, zrobiłam je jako osobne ćwiczenie. Powinnam zamknąć alonże na lewą rączkę. Kochani, wiecie już, na czym polegają lekcje baletowe. Przeszliśmy przez kilka miesięcy razem. Mam nadzieję, że każdy trening coś dla Was wniósł. Mam nadzieję, że każdy trening był dla Was owocny i o niczym nie zapomniałyście. Czy nie zapomnieliście, bo ja teraz przez moment zwróciłam się tylko do dziewczynek, tak? Ale w naszym studiu są też mali mężczyźni. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, i tych małych, i tych większych, i tych dorosłych. Pamiętajcie, że ćwiczyć możecie zawsze wstecz, tak? Więc to nie jest tak, że czegoś nie zrobiłam dzisiaj, to już tego nie zrobicie. Wy zawsze możecie sięgnąć do poprzednich filmików. Ja na zakończenie naszego treningu chciałabym, żebyśmy zrobili małe port-de-bras. Uwaga, stańcie w piątej pozycji. Zrobimy tę plié. Plié i prowadź nóżkę. Stoimy. Teraz uwaga, bo tę plié wykładamy tylko uniesienie w attitude. Doprostowanie nóżki, opuścić i zwrot. I raz, i dwa. Przechodzimy na nóżkę i tylko jedną nóżkę z uniesieniem do góry. Zobaczcie, tu też trzeba się utrzymać, tak, na nóżce. I zamknij. I lewa nóżka, raz, i dwa. Przechodzimy za paluszkiem. Teraz leciutko możecie unieść arabesk i zrobić małe attitude. Doprostować nóżkę, opuścić, zamknąć zwrot. I raz, główka od nóżki. Przechodzimy, łapcie szybciutko pion. I unosimy nóżkę, opuścić, zamknąć. Alonże. Dziękuję za te kilka ćwiczeń i dziękuję za cały trening. Teraz pożegnam się z Wami ukłonem. Uwaga, stańcie ładnie. Zrobimy zwykły ukłon, tylko przez trzecią pozycję. I raz, ukłon dwa. I raz, ukłon dwa. I zamknąć. Kochani, dzisiejszy trening dobiegł końca. Dzisiejszy trening zakończył naszą przygodę z lekcjami tańca klasycznego, ale nie do końca. Bo co? Bo mamy, kochani, wakacje, tak? Zbliża się okres wakacyjny, zbliża się okres odpoczynku. No i oczywiście dzisiaj tym miłym akcentem chciałam Was zaprosić na letnie studio baletowe. Będzie to troszeczkę inna forma, będzie to wakacyjna forma. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze w te wakacje, żebyśmy mogli swoje lekcje odbywać w innych warunkach. Nie zapominajcie o nas. Życzę Wam udanych wakacji, ale życzę Wam również wakacji z letnim studiem baletowym. Zapraszam niebawem. Bądźcie z nami i nie opuszczajcie nas ani na chwilę. Jestem z Wami. Do zobaczenia i zapraszam do letniego studia baletowego.